Bezkarność dla rosyjskich prezydentów. Pakiet wolności ministra Czarnka. W zatrudnieniu jesteśmy ponoć zieloną wyspą. I na koniec ciekawostka dnia związana z Elonem Muskiem. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na pewno wszyscy doskonale wiecie, że w zeszłą sobotę odbyły się urodziny 29 Radia Maryja, w związku z czym zapytaliśmy Polaków, czy mają jakieś życzenia dla ojca Tadeusza Rydzyka. No i jak się okazało, życzenia były w zdecydowanej większości dość miłe, aż zaskakująco. Ale ciekawe są komentarze pod tym filmem. Zapraszam bardzo serdecznie, tu macie link i fragment. Bo chudę jest zakazy! Zdrowia, szczęścia, następnych 29 lat. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Wbijajcie, odłóżcie sobie tak, żebyście obejrzeli zaraz po tym materiale, a teraz lecimy już z pierwszym tematem. Well, it's time now for perspective. Russian President Vladimir Putin's past as an officer for the KGB is well documented. Duma Państwowa Rosji przyjęła w trzecim czytaniu poprawki ustawy o gwarancjach nietykalności byłych prezydentów. Przewidują one pełny immunitet także za ewentualne przestępstwa popełnione już po odejściu z urzędu. Prezydent Federacji Rosyjskiej, który zakończył pełnienie urzędu, korzysta z nietykalności. Nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, a także być zatrzymany, aresztowany, przeszukany, przesłuchany, a także poddany kontroli osobistej, głosi zapis w nowej ustawie. Do jej wejścia w życie wymagane jest jeszcze podpisanie przez prezydenta. Portal Meduza.io ocenia, że nowa ustawa pozwala de facto byłym prezydentom po odejściu z urzędu popełniać wiele przestępstw karnych i administracyjnych. Obecnie ustawa głosi, że byłego prezydenta nie można pociągnąć do odpowiedzialności za czyny popełnione w czasie pełnienia urzędu. Nowa wersja ustawy bardzo poważnie komplikuje procedurę pozbawiania byłego prezydenta nietykalności. Odpowiednie zapisy zostały już także wprowadzone do ustawy zasadniczej w ramach zainicjowanej przez Władimira Putina reformy konstytucyjnej. Aby odebrać immunitet byłemu prezydentowi, Izba Wyższa Dumy będzie musiała zagłosować za aktem oskarżenia przygotowanym przez Izbę Niższą Dumy po tym, jak Sąd Najwyższy potwierdzi, że działania prezydenta miały znamiona przestępstwa, a Sąd Konstytucyjny orzeknie, że zachowano wymagane procedury przy wysunięciu aktu oskarżenia. Obecnie ustawa pozbawia prezydenta immunitetu po tym, jak komitet śledczy rozpocznie sprawę karną w związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa. Duma wyrazi zgodę na pozbawienie nietykalności i odpowiednią decyzję podejmie Rada Federacji. Ustawa jest jedną z nowelizacji przedstawionych w ramach reformy konstytucyjnej w Rosji. W jej ramach wyzerowane zostały kadencje dotychczasowych prezydentów. Obecny prezydent będzie mógł dzięki temu kolejny raz, już piąty, ubiegać się o prezydenturę. Steeped in a Cold War mindset, they see the world in terms of zero-sum games, and they want to get even with the West. And czyli tak de facto Putin nie dość, że może sobie rządzić kolejną kadencję, to nawet jakby w końcu odszedł, to i tak może sobie robić, co mu się podoba. To dopiero jest ewenement. U nas politycy są nietykalni, ale przynajmniej prawo zachowuje jakieś pozory. Czysto teoretycznie można by ich skazać, no ale praktycznie zwyczajnie nie ma to miejsca. W Rosji zarówno teoretycznie, jak i praktycznie nie ma szans. Facet zwyczajnie prawnie jest tutaj chroniony. No ale dobra, wiecie, słynny malarz z wąsem również działał zgodnie ze swoim prawem. Ale koniec końców, oczywiście, gdyby żył, to pewnie zostałby skazany. Jeżeli prawo jest niesprawiedliwe, to zwyczajnie nie jest prawem. No sam Morawiecki to przyznał. You're saying something's more important than the law. Of course. Of course. Right. The law is not most dangerous, important. Dangerous. Life of people, security. Dangerous road to go. No, no, well, like. Jeżeli Putin zrobiłby sobie jakieś prawo, a potem wysadził miasto pełne ludzi, to tak czy inaczej zostałby pewnie skazany, na przykład przez rewolucję, co nie jest tak abstrakcyjną koncepcją, bo wszyscy dobrze wiemy, że w Rosji nie tak dawno temu, zaledwie trochę ponad 100 lat temu, taka rewolucja miała miejsce. Ale wiecie, to dotyczy prawdziwych zbrodni na ludzkości, a nie pojedynczych nieistotnych w perspektywie całego społeczeństwa spraw. To znaczy, że kradzieże, oszustwa, nawet takie no, zabójstewka pojedynczych ludzi nie są tutaj karalne i nie będą. No, jest to zbyt mało istotne w perspektywie całego kraju, żeby doprowadziło do rewolucji, ale wiecie, kto jeszcze będzie tutaj karany? Nauczyciele w Polsce. Zapraszam do kolejnego newsa.
Jesteśmy w trudnej sytuacji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z oczekiwań uczniów, rodziców. Nauczyciel akademicki ma prawo skierować zażalenie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażenia przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Między innymi zakłada pakiet wolności akademickiej, który przygotował resort nauki. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że warunkiem rozwoju nauki jest pełna wolność akademicka, sformułował szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak wynika z komunikatu przesłanego PAP, pakiet wolności akademickiej wprowadza zmiany prawne mające gwarantować nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych. To jest projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podkreślono, że pakiet jest urzeczywistnieniem w praktyce akademickiej konstytucyjnego prawa do wyrażania przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych. Pakiet wolności akademickiej przewiduje m.in. obowiązek poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczące jego osoby. Nauczyciele mają uzyskać możliwość skierowania zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażenia przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego, któremu zostało wydane polecenie rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Trybem odwoławczym do postępowania komisji jest możliwość złożenia zażalenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sprecyzowano. Pakiet przewiduje też, że nauczyciel akademicki nie może zostać zawieszony na etapie postępowania wyjaśniającego. W myśl zaproponowanych przepisów rektor zobowiązany będzie do zapewnienia poszanowania wolności nauczania, badań naukowych i ogłoszenia ich wyników. Ponadpodstawowe to są decyzje na najbliższe 2 tygodnie. Demokracja na uczelniach. Świetny pomysł. Nauczyciel to pracownik, a nie dyrektor. Ktoś może powiedzieć, że jak ci się taki pracownik nie podoba, to go nie zatrudniaj, tyle że nigdy nie wiesz, jaki ten pracownik na końcu będzie. Potem będziesz chciał go zwolnić, a ten się odwoła do jakiejś komisji, no i praktycznie stanie się nietykalny. A co ze wszystkimi uczelniami, powiedzmy, stricte wyznaniowymi? Przecież są takie. Co jak na uczelni chrześcijańskiej wykładowca będzie głosił poglądy ateistyczne i konfrontował swoich studentów ze światopoglądem zupełnie niezgodnym z założeniami uczelni. No, totalny mindfuck. To co takie szkoły wyższe powinny zostać zlikwidowane? Nie ma niczego złego w tym, że Czarnek lubi wolność słowa, a raczej stara się teraz na takiego kreować, bo wszyscy dobrze wiemy, że segregacja ludzi na ludzi i nie ludzi. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. To u niego chleb powszedni, ale to nawet bardzo dobrze, bo wolność słowa jest podstawową wolnością każdego człowieka i obiema rękoma można się pod tym podpisać, ale rzecz w tym, że w edukacji, generalnie w biznesie, pracownik podlega swojemu przełożonemu i zachwianie tej równowagi może doprowadzić do destabilizacji całego przedsiębiorstwa, a tutaj przecież do destabilizacji całej uczelni wyższej, która też jest jakimś przedsiębiorstwem. Chociaż na świecie ostatnio zaczął rozwijać się tak zwany model turkusowy zarządzania, który cechuje się brakiem hierarchii władzy i systemu motywowania, natomiast głównym celem jest samoorganizacja i samozarządzanie, czyli wprost nie ma szefa, nie ma pracownika, wszyscy są odpowiedzialni za siebie, każdy ma cząstkę władzy, każdy podejmuje decyzje. Niektórzy twierdzą, że przez fakt, że pracownik czuje się wtedy ważny, czuje się sam potrzebny i sam odpowiada przed sobą za swoje wyniki. Ma on jakąś dużo większą motywację z tego powodu, a w konsekwencji osiąga zdecydowanie większą wydajność. Moim jednak zdaniem to nie ma szans na powodzenie, bo to jest zwykła utopia, komunizm, która nie sprawdza się w perspektywie długoterminowej, czy też na większą skalę, bo nie da się tutaj utworzyć perfekcyjnego zespołu, w którym wszyscy będą zdrowo podchodzić do relacji w firmie, czy do swojej pracy i na dłuższą metę zawsze znajdzie się jakaś jednostka, chociażby, która zacznie odchodzić od głównego założenia, czyli od rozwoju i utrzymania konkurencyjności. Jak chcecie się dowiedzieć więcej na temat takiego sposobu zarządzania, to w internecie jest cała masa artykułów, wystarczy wpisać turkusowy system zarządzania. A nóż u Was wypali. Na tym skończmy może jednak ten temat, zapraszam do newsa numer 3. Popyt na pracę to inaczej gotowość pracodawców do zatrudniania pracowników za określoną cenę, którą w tym wypadku jest płaca. Jeszcze 10 lat temu wytwarzaliśmy 3,3% PKB Unii Europejskiej, a obecnie prawie 4%. To pokazuje, jak bardzo przekraczamy tempem rozwoju to, co się dzieje w innych krajach wspólnoty. W dzisiejszych czasach można przy tym powiedzieć, że wykorzystujemy szansę i jeszcze szybciej doganiamy starą Unię. Zatrudnienie realnie wzrosło tylko u nas, choć z pewnym zastrzeżeniem. To najbardziej
skorzystał w czasie pandemii? W Europie będzie to z pewnością Irlandia, wynika z najnowszych danych Eurostatu. To siedziba oddziałów amerykańskich gigantów internetowych i zbiera profit na tym, że ludzie w prawie całej Europie zostali albo zmuszani do pozostania w domach, albo sami chętnie w nich zostają, spędzając więcej czasu w internecie, m.in. na zakupach. PKP Irlandii jeszcze rok temu w trzecim kwartale stanowiło 2,56% unijnej gospodarki, by w tym samym kwartale bieżącego roku osiągnąć poziom 2,82%. Udział wzrósł o 0,26%. Rok do roku ich produkt krajowy brutto wzrósł aż o 8,1%. Na kontynencie oprócz Irlandii tylko Szwecji udało się zwiększyć produkt krajowy brutto rok do roku plus 2,7%, podaje Eurostat w raporcie. Można powiedzieć, że Szwecja zbiera punkty za niewprowadzenie ostrego lockdownu gospodarki. Polska mimo spadku PKB o 1,8% w trzecim kwartale zwiększyła udział w unijnym PKB z 3,82% do 3,94%, czyli o 0,12 punkta procentowego więcej. Bardziej udział w unijnym PKB zwiększyły tylko Irlandia, Holandia, Szwecja i Szwajcaria. Irlandia nazywa się często Zieloną Wyspą, a obecnie jest do tego jednym z zaledwie dwóch zielonych szczytów w Europie, jeśli chodzi o wzrost PKB rok do roku. I to szczytem najwyższym, ale i my obecnie możemy przybrać miano Zielonej Wyspy, choć w innej kategorii. Nie licząc najmniejszych państw takich jak Malta i Luksemburg, tylko w Polsce w trzecim kwartale rosło zatrudnienie. Wynika z tego samego raportu Eurostatu. Konkretnie o 0,5% rok do roku. Można powiedzieć, że zatrudnieniem w gospodarce już wróciliśmy do czasów sprzed pandemii, a nawet jesteśmy na wyższym poziomie. W samym tylko trzecim kwartale zatrudnienie w polskiej gospodarce wzrosło o 361 tysięcy osób, a rok do roku o 81 tysięcy osób, do 16,5 miliona osób. Jeszcze kroku potrzebujemy, żeby nadążył za tym nasz PKB. Co więcej, już prawdziwą Zieloną Wyspą bez żadnych wyjątków w postaci wymienionych dwóch krajów jesteśmy, jeśli chodzi o liczbę przepracowanych godzin pracy, a nie tylko o zwiększenie zatrudnienia do ubiegłorocznych poziomów. W Polsce liczba wypracowanych godzin wzrosła o 0,9% PKB rok do roku przy 3,7% spadku w Unii Europejskiej. Poza tym tylko Czechy nie odnotowały spadku. Tam zatrudnienie spadło, a liczba godzin pracy się nie zmieniła. Skoro zatrudnienie wzrosło o 0,5%, a liczba wypracowanych godzin zwiększyła się o 0,9%, z tego wynika, że nie tylko mamy efekt tarcz antykryzysowych i nie tylko udało się sztucznie podtrzymać miejsc pracy, czy zmienić je na przykład na część etatu, ale pracownicy pracowali nawet bardziej intensywnie niż rok temu. Zjawisko bezrobocia najczęściej oznacza sytuację, w której występuje niedopasowanie na rynku pracy. Trzeba jednak tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, w jakich sektorach wzrosło to zatrudnienie. Największe wzrosty odnotowano w sektorze rozrywkowo-rekreacyjnym, bo aż o 108 tysięcy plus 19% oraz w administracji publicznej. 106 tysięcy plus 3%. Na trzecim miejscu segment informacji i komunikacji, czyli firmy informatyczne i media z wzrostem zatrudnienia o 69 tysięcy osób rok do roku plus 16%. Oczywiście bez spadków się nie obeszło, te miały miejsce w produkcji, handlu i nieruchomościach. Niepokojącym faktem jest ta administracja. Administracja to urzędnicy, urzędnicy to podatki, to znaczy, że w tym roku o 106 tysięcy osób utrzymujemy więcej z naszych podatków niż to miało miejsce rok temu. Co więcej i co ważniejsze, różnica zatrudnienia rok do roku wyniosła 81 tysięcy, a wzrost zatrudnienia w samej administracji to 106 tysięcy. Co to oznacza? Że gdyby nie miejsca pracy w państwie, to bylibyśmy na minusie. Tyle, że coś ciężko uwierzyć, że jest to przypadek. Wygląda to tak, jakby był to kolejny specjalny zabieg tylko po to, żeby zakłamać statystyki. Gdyby tylko te 106 tysięcy osób zarabiało pieniądze nie z naszych podatków, tylko prywatnie, to byłby to faktyczny skok. Wszystko byłoby ok, przekłamywanie statystyk nie byłoby tak złe. Tylko, że dzisiaj mamy tarcze antykryzysowe, praca w administracji i wszystko to z naszych podatków. Tyle, że jeżeli to jest bańka, to trzeba będzie tych ludzi w końcu zwolnić, tarczę skończyć i wtedy pogadamy o bezrobociu. Ale teraz może pogadajmy o ciekawostkach. Ciekawostka dnia. Rakieta SN8, należąca do Elona Muska firmy SpaceX, wybuchła podczas próby lądowania na amerykańskim stanie Texas. Na jej pokładzie nie było ludzi, podaje amerykańska telewizja ABC News. Start i wznosząca część lotu rakiety były udane. SN8 osiągnęła wysokość około 13 km, po czym zawróciła w kierunku Ziemi. Jednak chwilę po uruchomieniu silników mających umożliwić jej lądowanie, rakieta obróciła się do poziomej pozycji i uderzyła o Ziemię, informuje ABC News.
Sam właściciel firmy i jeden z najbogatszych ludzi świata, Elon Musk, studził oczekiwania przed startem, oceniając, że rakieta ma szansę 1 do 3, by bezpiecznie wylądować. Po całym zdarzeniu napisał entuzjastycznego tweeta: Marsie, nadchodzimy. Musk podkreślił, że prototypowemu modelowi SN8 udało się znieść, obrócić i powrócić w miejsce lądowania. Ciśnienie w głowicy paliwowej było wysokie, co spowodowało wysoką prędkość podczas lądowania, ale mamy wszystkie dane, które potrzebowaliśmy. Gratulacje dla zespołu SpaceX, napisał. SN8, a właściwie Serial Number 8, to po SN5 i SN6 kolejny prototypowy model rakiety firmy SpaceX, która ma umożliwić pasażerskie loty na Księżyc, a dalej w przyszłości na Marsa. To nie jedyne kosmiczne przedsięwzięcie Muska. W połowie listopada zbudowana przez SpaceX rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę statek Resilience z czworgiem astronautów na pokładzie. Po ponad dobie lotu znaleźli się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i dupa, nie lecimy na Marsa. No, misja odwołana, zwijamy biznes, w ogóle jest spółka akcyjna notowana na giełdzie o nazwie Virgin Galactic, która zajmuje się komercyjnymi lotami w kosmos. Spójrzcie sobie na jej akcje. Jak widzicie, radzą sobie całkiem nieźle, ale co jest dużo ciekawsze, jak będziecie chcieli polecieć sobie w kosmos, to normalnie możecie już sobie rezerwować miejsce. Wchodzicie na ich stronę, rejestrujecie się za $1000 i za tę kwotę, jak tylko pojawią się nowe miejsca na kolejny lot, to możecie sobie je wtedy kupić. Ceny zaczynają się już od jedynie $250,000, a pamiętacie, jak były jeszcze pierwsze komercyjne loty? Tylko miliarderzy mogli latać, bilety kosztowały miliony, a dzisiaj proszę bardzo, są one powszechnie dostępne, jedynie $250 milionów. Każdy przeciętny milioner może sobie pozwolić. Drętwy suchar. Lifehack dla antykowidowców. Jak nie założysz maski, to nie wpuszczą cię do punktu szczepień. Tego suchara nie mam zielonego pojęcia, od kogo dostaliśmy, bo zrobiliśmy screena bez niku, ale jeżeli to twój suchar, no to otrzymujesz od nas złotą szczepionkę. Nie ma za co. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą bardzo serdecznie cię zapraszam. A tymczasem przypominam raz jeszcze o tym, że na kanał Co Mówią z Sondami Ulicznymi wprowadziliśmy właśnie nową sondę uliczną, na której zapytaliśmy się ludzi, czego życzą ojcu Tadeuszowi Rydzykowi na 29. urodziny Radia Maryja. Odpowiedzi były bardzo zaskakujące, bo aż dziwne, ilu warszawiaków miało pozytywne podejście do Tadeusza Rydzyka. Szczerze byłem tym zaskoczony, ale jeszcze ciekawsze są komentarze pod filmem. Wbijajcie, aby dołączyć do dyskusji koniecznie, a teraz zamiast końcowych napisów macie jeszcze fragment tejże sondy. Widzimy się na Co Mówią, trzymajcie się ciepło, no i hej. Pomimo wszystko zdrowia życzę. Czego by pan chciał życzyć Tadeuszowi Rydzykowi? Żeby był biedniejszy. A coś jeszcze? Żeby może potrzebującym coś podarował. A to nie pomaga potrzebującym? No wydaje mi się, że chyba za mało. A co według pana powinien zrobić?